Filip Gopka, człowiek od szkoleń z edukacji finansowej. Dlatego od edukacji finansowej zacznę. Jak to z nią jest w naszym kraju? Bo ludzie często narzekają na pieniądze. Tak, bo to jest bardzo ogólne pytanie. Natomiast to jest prawda, ponieważ my jako Polacy nie mamy jakichś tam takich nawyków stałych od wielu, wielu lat, jakichś tradycji w związku z oszczędzaniem, inwestowaniem czy w ogóle zarządzaniem pieniędzmi. Bardzo dobrze na tym tle, jak pewnie się domyślasz, wypadają Niemcy, ale w Polsce nie mamy takich tradycji. Nie mieliśmy od kogo się tego nauczyć, ani od kogo tego przejąć, więc moim zdaniem jest słabo, ale coraz lepiej. Mhm. Także, to kiedy będzie lepiej? To kiedy będzie można powiedzieć, że jest ona na dobrym poziomie? Wiesz co, to jest ciekawe, bo jakby w Polsce teraz temat edukacji finansowej zaczyna być coraz bardziej popularny. Zaczęło się między innymi od tego, że kilka lat temu pojawiły się takie weekendowe szkolenia, gdzie można opanować takie dość ważne rzeczy w edukacji finansowej. No a poza tym w zeszłym roku przyjechał taki znany trener właśnie z edukacji finansowej ze Stanów, Harv Eker, i zrobił ogromne szkolenie na kilka tysięcy osób. I wtedy ludzie zaczęli naprawdę się interesować swoimi takimi osobistymi finansami. Także jest tego coraz więcej i coraz łatwiej tą wiedzę zdobyć, więc jesteśmy na dobrej drodze. Warto wspomnieć, że Harv Eker będzie niedługo w Polsce również. Tak jest. Z tego, co zdążyłem zauważyć. Tak jest. Na Facebooku. Prowadzisz szkolenie z edukacji finansowej. Tak. O czym na tych szkoleniach często ludziom mówisz? To znaczy... Na co zwracasz uwagę? Tak, to jest ważne, bo czasami jak mówię, że zajmuję się szkoleniami z edukacji finansowej, to ludzie się zastanawiają, czy ja prowadzę całe szkolenie. My celowo ze znajomymi robimy to. Mamy kilka osób, które naprawdę mają różne doświadczenia. Są i doświadczenia w biznesie, i w różnej pracy, i szkolenia, i tak dalej, jest tego całkiem sporo. Więc ja zajmuję się takimi tematami, w których czuję się najlepiej. A dobrze się czuję na przykład w konkretnie jak zarządzać pieniędzmi, czy na przykład takimi technicznymi tematami odnośnie inwestowania, przykładowo. Mhm. Natomiast każdy z nas ma taki swój panel, w którym czuje się dobrze i dzięki temu uczestnicy co chwilę dostają inny punkt widzenia na temat pieniędzy, co się naprawdę dobrze sprawdza. A jacy ludzie przychodzą na takie szkolenia? Są ludzie... którzy mają swoje własne działalności gospodarcze pozakładane, czy ludzie tacy po prostu zwykli etatowcy, jak to się mówi. I to jest ciekawe, bo właśnie często mi ludzie pytają mnie, kto tam jest. Bardzo nas cieszy, że są z jednej strony ludzie, którzy na przykład mają nawet 20 lat, już teraz zaczynają się tym interesować, a są też ludzie na przykład po 50. Są ludzie, którzy pracują na etacie, są studenci, ale są też właściciele małych czy dużych firm. Więc mamy dużą różnorodność i dzięki temu jakby szkolenie jest jeszcze lepsze moim zdaniem. Dobra, to jako spec w tej dziedzinie, co byś polecił, co byś powiedział osobie, która miała swoją własną działalność gospodarczą, tak, ale jej się nie powiodło? Okej. Jakby przyczyna może być naprawdę w wielu elementach. Znam wielu ludzi, którzy na przykład stwierdzili, chcę od życia czegoś więcej, to może warto spróbować przejść na swoje. Założyli działalność, poprowadzili ją 2-5 lat i stwierdzili, dobra, wracam na przykład do pracy, żeby nią ustabilizować swoje finanse, czy wyjadę za granicę. Sytuacja jest naprawdę różna. To zależy od naszej determinacji, od tego, jak sprytnie, powiedziałbym, pracujemy, bo nie lubię mówić, że trzeba pracować od rana do wieczora, żeby odnieść sukces. Trzeba wiedzieć, jak pracować. Więc to zależy od wielu rzeczy. Problem na przykład taki podstawowy u wielu przedsiębiorców jest taki, że nie oddzielają swoich takich osobistych pieniędzy, nazwijmy to rodzinnych, od firmowych i wszystko trzymają w jednym worku i nawet nie wiedzą, ile firma przynosi przychodów, jakie mają koszty firmowe, osobiste, więc ciężko im się zarządza pieniędzmi, a to też często powoduje, że przychodzi moment, kiedy na przykład w biznesie dzieje się gorzej i nie ma pieniędzy, żeby ten biznes dalej rozwijać, więc rezygnują. Więc przyczyn może być naprawdę dużo. Teraz pytanie, którego pewnie się nie spodziewasz, albo i się spodziewasz. Co sprawia, że jesteś szczęśliwy? No tak, albo kto tak, może? Racja, tego się nie spodziewałem. Wiesz co, jak pytasz o szczęście, to mi się zawsze przypomina takie powiedzenie, które bardzo często słyszymy od uczestników szkoleń. Pytają, czy pieniądze dają szczęście, bo wiesz, mówi się, pieniądze szczęścia nie dają. I jakby mi same pieniądze szczęścia nie dają, ale na pewno czuję się bardziej swobodnie, kiedy je mam. Poza tym myślę, że chodzi o to, żeby robić to, co się lubi. Często się mówi o tym, Często ludzie, którzy odnoszą duże sukcesy, nie nazywają, że idę do pracy. Po prostu robią to, co lubią, a pieniądze przy okazji wpływają na ich konto, bo robią dobrze tą swoją pracę, czy to, co po prostu kochają. Więc ja się cieszę, że nigdy w życiu nie miałem takiej sytuacji, gdzie musiałem robić coś, czego nie chciałem, bo byłem zmuszony. To dlaczego w takim razie często jesteśmy nieszczęśliwi?
na przykład. To jest Łukasz, dość poważny temat. Tak trochę w filozofię wchodzimy. Trochę tak. I wiesz co? Bardzo dużo zależy od nastawienia. Bo na przykład wiesz, że zajmuję się struktogramem i na struktogramie ruszamy taki element osobowości, który się nie zmienia. Rodzimy się już z jakimiś cechami osobowości, które zostają niezmienne przez całe życie. I czasami ludzie mnie właśnie pytają, to okej, są dwie osoby na przykład z podobną osobowością, a jednak na co dzień zachowują się inaczej. Więc nastawienie ma duże znaczenie. Ja mam takie swoje powiedzenie, że nic nie ma przypadkowych przypadków. Wszystko się dzieje z jakiegoś powodu. I obojętnie, czy na przykład w moim życiu wydarzy się coś dobrego czy złego, ja sobie zadaję pytanie, dlaczego to się stało? Pewnie musiał być jakiś dobry, taki pozytywny powód, że akurat to się wydarzyło. I ciekawe dlaczego. Więc ja szukam takich pozytywów we wszystkim, co się dzieje wokół. Tym, którzy chcieliby struktogram poznać bliżej, odsyłam do wywiadu z Anią Urbańską, tak jest. Która tam dość specjalistycznie na przykładzie miniaturki człowieka opisuje to szkolenie. A komu byś polecił taki struktogram? Struktogram każdemu, kto na pewno chce się rozwijać. Bo często zauważyłem, szczególnie na rynku rozwoju osobistego, jak się interesujesz tym, to na pewno wiesz, jak jest, że ludzie uważają w pewnym momencie, że mogą zmienić w sobie wszystko, zaczynają szukać jakichś tam rozwiązań, żeby ułatwić sobie życie, ale zaczynają nie od tego miejsca. Struktogram dla mnie powinien być takim startem, że najpierw dowiedz się, jaki jesteś, co w sobie możesz zmienić, a co już zostanie niezmienne i wtedy zacznij nad sobą pracować. Bo czasami spotykam się z ludźmi gdzieś na szkoleniach, z jakimiś uczestnikami sobie rozmawiamy i po chwili dochodzę do wniosku, coś z tym gościem jest nie tak, nie wiem jeszcze co, ale coś jest nie tak. Często okazuje się, że te osoby nie zachowują się zgodnie ze swoją naturą, a po prostu udają kogoś, nakładają taką maskę, która nie pasuje do nich. I dlatego warto, myślę, że zacząć od struktogramu, żeby poznać bazę i dopiero potem iść dalej. Filip Głopkę w szkole średniej, Filip Głopkę w gimnazjum. Okay. Jak to się stało, że wylądowałeś jako trener struktogramu edukacji finansowej? Tak jest, to jest dobre pytanie, nie przypuszczałem, że je zadasz. Tak w skrócie, historia wyglądała tak, że już gdzieś tam w gimnazjum miałem swoje plany, takie dość wybiegające w przyszłość. Na struktogramie, gdy pojawisz się u nas na szkoleniu, to na pewno zobaczysz, że jest bardzo mocno... Miałem się pojawić ostatnio. Okay, że ja mam taką po prostu tendencję do wybiegania w przyszłość. I już wtedy miałem plany, na które studia pójdę, a chciałem związać swoją przyszłość z programowaniem, w ogóle z branżą taką komputerową. Jednak wszystko się zmieniło pod koniec liceum i gdzieś tam poczułem, że te pieniądze jednak dają coś więcej w życiu niż po prostu możliwość utrzymania się. Zobaczyłem, że pieniądze ułatwiają spełnianie marzeń, dają większą swobodę w życiu, po prostu jest łatwiej. Więc pomimo tego, że nie musiałem zarabiać pieniędzy, stwierdziłem, że warto. Zacznę sobie dorabiać, zacznę próbować. To jest dobry moment, żeby w ogóle popełniać błędy. Kiedy nie mamy rodziny, nie mamy dużych zobowiązań, te błędy najłatwiej popełniać. Więc zacząłem sobie dorabiać i efekty były całkiem miłe, bo już gdzieś tam po pół roku czy po roku byłem po prostu w stanie się samemu utrzymać i jak skończyłem liceum, to mogłem podjąć decyzję, co chcę robić dalej. Zacząłem zarabiać pieniądze w branży kosmetycznej, która była jakby bliska mi, dobrze się w niej czułem i w międzyczasie porobiłem sobie masę kontaktów różnych ludzi. Potem trafiłem właśnie na szkolenie z edukacji finansowej. Twierdziłem, że chyba mi nie jest to potrzebne, bo przecież radzę sobie jakoś z pieniędzmi, ale to było tylko takie moje wrażenie, bo na szkoleniu okazało się, że słabo było u mnie z tymi pieniędzmi, z tym zarządzaniem. I spodobał mi się ten temat. Spodobali mi się ludzie, którzy tam byli i stwierdziłem, a może by pomóc w organizacji takich szkoleń. Więc zacząłem sprowadzać też znajomych na to szkolenie i oni powiedzieli, że to jest super temat, że im się to podoba, że też chcą się dołączyć. Więc tak wszedłem jakby w branżę szkoleń z edukacji finansowej. A szkoleniami zajmowałem się już wcześniej, bo w branży kosmetycznej zajmowałem się szkoleniem mojego zespołu, który i tworzyłem, i szkoliłem, więc jakoś ta sympatia do szkoleń, do budowania zespołów, do pieniędzy, to jakoś tak się połączyło, że wylądowałem właśnie tutaj, gdzie jestem. A co tam w Toastmasterze? Spotykamy się nadal regularnie we wtorki o 18:00. Nic się nie zmieniło, mamy w tym momencie kilkunastu stałych członków, takich osób, które po naszych spotkaniach najbardziej się zaangażowały i stwierdziły, że potrzebują tych wystąpień publicznych, tego oceniania ludzi, umiejętności oceniania wystąpień ludzi, słuchania i tak dalej, więc mamy taką fajną ekipę,
kilkanaście osób, które są też bardzo zróżnicowane pod względem wieku, zawodu. Niektóre nawet nie są z Grudziądza i przyjeżdżają do nas regularnie na spotkania, więc dzieje się dobrze. Dobrze. Mam jeszcze dwa asy w rękawie. Dobra. Pierwszy to taki, bo mówiłeś, że zawsze robiłeś to, co chciałeś, to, co lubiłeś. Prawda. Tak A jest. Czy nie miałeś takich chwil zwątpienia w to, co robisz w swoim życiu? Oczywiście. Oczywiście i powiem ci, w zeszłym roku miałem taki dość trudny moment, gdzie zastanawiałem się, co dalej robić, bo z jednej strony ludzie mają tak, że jak się pojawia kilka ciekawych pomysłów, no to by chcieli robić jednocześnie kilka rzeczy. I o ile przez pewien czas ma to sens, bo można spróbować, zobaczyć, jak się czujemy w różnych branżach. Zresztą jeden z takich najbardziej znanych mówców motywacyjnych, Brian Tracy, mówi, żeby skoncentrować się w życiu na nie więcej niż dwóch rzeczach. No i ja w tym momencie, w zeszłym roku robiłem bodajże dwie lub trzy rzeczy i stwierdziłem, potrzebuję takiej większej koncentracji. Więc stwierdziłem, że wybiorę. Co zostawiam? Zostawiam ten temat i w co się bardziej angażuję. I wtedy był ten moment, gdzie stwierdziłem, odstawiam jakby na razie tą branżę kosmetyczną i czas chyba zacząć jakiś nowy etap w życiu. Dlatego bardziej się w tą edukację finansową zagłębiłem i myślę, że to było bardzo ważne. Bo przychodzą takie momenty zwątpienia, nie chcemy szczególnie rezygnować z niektórych rzeczy, które zaczęliśmy, które się dobrze rozkręciły. No i jest to trudne, żeby coś przerwać. Czyli teraz spinamy wszystko w klamrę. Tak. I na koniec pytanie, tak. Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś człowiekiem spełnionym? Mogę, natomiast mam jeszcze dużo planów i powiem ci, to co się wydarzyło przez ostatni rok, czy dwa, czy trzy, pokazało mi, że nigdy nie wiem, w którym miejscu wyląduję. Nie mam pojęcia, czy dalej będę w tej branży, czy w innej. Jestem otwarty na wszystko, co się może wydarzyć. Poznaję różnych ludzi, wspomniałeś o Ani Urbańskiej, bardzo blisko się przyjaźnimy, bardzo dobrze współpracujemy w kilku różnych projektach. Nigdy nie wiem, gdzie będę, ale zawsze będę robił to, co lubię, więc na pewno jestem spełniony. Czyli działam dalej. Działam dalej. Moim Państwa gościem był Filip Gopka, człowiek od edukacji finansowej. Na kolejny program zapraszam już za tydzień w środę. Do zobaczenia.